Witam, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Remy w King's Bounty Legenda. Ludziska, jednak postanowiłem póki co z NMN-em nie walczyć, ponieważ oddziały, jakimi on dysponuje, są bardziej porównywalne do poziomu tego, do poziomu niemożliwego niż do poziomu, powiedzmy, trudnego, czy tam bardzo trudnego, ponieważ jego oddziały są gigantyczne, naprawdę. Jego niektóre oddziały miały nawet wymogi dowodzenia na poziomie mniej więcej 15 tysięcy, więc ja sobie podziękuję za walkę z nim aktualnie. A tych oddziałów miał chyba coś około 10? 15? Więc aktualnie walka z nim, że sobie myślałem, że jakieś duże straty, a małe zyski. Więc sobie go odpuściłem także. Ten krzyż jest spalony? Tak, rozpalony. Ile żółtych tych krzyży żeśmy rozpalili cały? Sprawdźmy. Misja. Święcenie krypt. 3 na 6, tak? Mi się wydaje, że tam dwóch krzyży po drodze gdzieś nie rozpaliłem, ale tak właśnie to gdzie jest reszta krypt? W tej byłem, w tej chyba nie byłem, no. W tej żeśmy nie byli jeszcze. Dokładnie, zobaczmy kto tu jest. Bardzo słaby oddział. No to chyba nawet bez szału sobie z nim poradzimy, skoro jest tylko bardzo słaby. A dalej jaki jest? Dalej jest słaby, to już gorzej trochę. Ale cóż, na tym się szał nabije, na kolejnego się użyje już ducha i będzie po kłopocie. Dobra. Więc może by tak zaczniemy sobie. Tak po znajomości kulą ognia. Węż, jest to broń się wąż. Ty oczywiście to co zwykle robisz, robisz mój kanonierze, czyli wrodzy, łucznicy, must say goodbye. A nie byś ładną normalnym atakiem? No spróbuj. No fajnie, tylko 6 ich zostało. Salwę sobie jeszcze rzucimy na naszą tamteczkę, ja tutaj mam te pająki, nie mam pojęcia jeszcze. Łucznicy już za wiele chyba nie zrobią. Mogę, czemu są podpaleni? Czyżby ich podpaliła ta? Dlaczego nie ich podpalił? Ciekawe. Ale miałem przecież nie raszować, więc nie wiem po co to zrobiłem. Miśkiem tylko się ruszę po to, żeby nie zasnął mi tutaj. Ten sobie się biegnie, szkielet zacnie. Zium, zium, duszek, gin, duszku. Pum, headshot. O, przeżył. No, no, nieładnie. Nieładnie, panie, panie. Panie. Jakie pana pitolne, to pana krew zaleje. Bum. Salwa piękna w szkielety. 1230 damage'a, a ty pum. 30, 30, 30 demedia, to jest 30. To nie jest 30, tylko 30 demedia. Więc całkiem zasadna sprawa. Zbrojny. Nie wiem też radę właściwie. Ale spróbuj wykończyć te szkielety. O! Dało się za jednym cięciem wykończyć aż tyle. Jestem z ciebie dumny. Jestem z ciebie dumny, mój synu. Więc mnie nie ma do szczegółów. Ale musiałem poszukać jakiejś epickości, żeby mój tekst był bardziej epicki. Dobra. Już została druga grupa, na którą przydałoby się już wykorzystać szał, więc cóż, walczmy z nią teraz. Bo ja tak właściwie, który poziom ma już z tym? 14, aha! O kurde, 600 tak spadł do poziomu. Ten ma 300. A inna ma 60, dobra, to może... Dobra, będziemy potrzebowali jednak na drugich uczników naszej całej, wiecie, naszej całej potężnej mocy, znanej jako... Trudum, 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 okrutnawica, więc niestety nie pokorzystam sobie za bardzo z innych duchów na początku walki, ale może jakiegoś ducha jeszcze w tej walce użyjemy, zobaczymy. Chciałem. Gdyby ta lina miała już taką pewną zajebistą rzecz, której nie ma niestety jeszcze, to bym od razu jej używał, ale niestety to nie ma tej właśnie umiejętności. Dlatego też jej nie używam. Na logikę. Silverku, czemu uważasz taką liczną rzecz? Nie mam do tego pojęcia. Czy mówisz sam do siebie? Też nie mam do tego pojęcia, ponieważ nie mam do kogo w tym momencie. Czy mówię do was z przyszłości? Takie trochę dziwne, nie? Mówię do was z przyszłości, a sam jestem w przeszłość. Właśnie teraz mam jakiś dyskomfort jakbym był świrem, wiecie? Bez komentarza. Dobra. A kobyż jakbyś zbyt olać wąż, podejść tutaj. Ziutek jest krzywany też go Sir Aristopeles. Zbomburduj ich ognistymi kulami. Ty natomiast... Co jest bardziej groźne? Pająki czy te? A pająki, no, bombarduj pająki. Bum. Nie salwą, tylko normalnym damage'em, to już nie jest takie efektywne, ale nie jest złe. O, biednym pajączkom się zasięg skończył. Nie, no nie, no jak to możliwe? Kto by się spodziewał, nie? A kto by się spodziewał? Biedne pajączki, oj biedne, smutno mi było ich, naprawdę. Misiak biegnie tam właśnie, bo nie ma co robić aktualnie. Myślałem, że będziemy biegiem do nich dobyć, ale jednak zabrakło parę punktów, niestety. No i cóż! Bum! Ha, jeden cios nie ma.
potęga moich potężnych jednostek nie ma sobie równych. Wąż! Dźg! Ty się osuń, może z zasięgu wroga. Salwie jeszcze odpalić też nie możesz, ale źródło mocy możemy dać. Chociaż to co mi się opłaci właściwie, no baw, tyle by jakiś punkt doszło, nie? Sium, źródło mocy. Strzelaj też kiedy na takich więcej zabijesz. A z zasięgu pająków i tak mogę uciec minimalnie. Poczekaj. Patrzcie jak minimalnie, to jest taka podłość już. Sium. Nie, zabykułem drugie wężą w kolejnej kolejce, ale żebym głupoty teraz zrobił, no dobra. A trzepnij te pająki właściwie, misiak. Bum. Szkielety też już niestety idą. O, idealnie. Bum! Bum, 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 bum! Jeszcze mi się chyba nigdy nie udało zamrozić wrogów, zauważyliście to? Nie w sposób mojej pech, tylko to jest zbugowane. Jeszcze tego zakręcia użyłem 8 razy, do tej pory się nie udało. Co jest ciekawą sprawą. Bum. Ładna sala poszła, no i koniec. O, koniec bitwy, no, myślałem, że coś jeszcze zostało, to koniec bitwy. Wygląda, że twoja żona Feonora, która wymaga ciągłej opieki i uwagi, jest z tobą rozczarowana. Nie miałeś dla niej dość czasu, bo której miałaś, żeby tak po prostu... Feonora zmienia się potem w żabę. What the fuck? What the fuck? Po całej żabę, dokładnie. Potęga zmieniła się uczynienia prawdziwy cud, zmieniając żabę w przepiękną kobietę. Aha, czy już co jakiś czas nią grać, będzie się w żabę zmieni? Zapomniałem, może nie, w ogóle nie wiedziałem o takiej możliwości, to jest dziwne. Dobra, bez komentarza pozostawię to, co się właśnie wydarzyło. Tego nie było, okej? Tego nie było. Właściwie, że... Te siedmiu zawsze śmieszą. Takie wystające. One nawet w tutoriały pierwszy raz były, co pamiętam. I całkiem sporo jest w grze. Właśnie zwłaszcza w podziemiach właśnie jest ich sporo. I właśnie na tym cmentarzu ogólnie jest najwięcej, tak powiem. A żeby nie było w całej grze, jest takich więcej misji niż ten cmentarz. Chyba dwa są takie, albo trzy. Ale akurat na cmentarzu to jest tych najwięcej, co pamiętam właśnie. W ogóle tak w sumie to ten zombiak chyba miał coś, pamiętam, wartościowego. Można by zapytać się go, co tam miałeś, zombiaczku? Zombiaczku, siema. Ja cię odrzucę, ty potworze, a zaatakujemy go, zobaczymy jakie ma wojska. No, nie małe, ale zobaczymy. Na start może pieprzniemy go z Fireball. Fireball, bitches! Chociaż całkiem sporo ma tych zombie, to może kiepsko być, ale zobaczymy, spróbujemy na razie. Wiesz co, walnij salwo, bo tu teraz się będzie bardzo liczył. W tych. 1000 damage'a im bardzo mało robi tak naprawdę, bo to są zombie. No. I jaki oddział w ogóle ma wymagania? 3800, tak? No to jednak wcale nie taki mocny. Spodziewałem się, że będzie trochę gorzej. Spodziewałem się, że około 6k będzie taki oddział wymagał. No a tu się okazuje, że miałem... że błąd popełniłem w moim pomyślunku. Broń się, misiak. Z tym co oni zrobią. Będą chcieli tą trumnę rozwalić, tak? To będzie trochę niekorzystne dla mnie. Bo z tej trumny będzie dla nich wsparcie jeszcze dodatkowe. Co nie jest fajne, jak można się domyślić łatwo. Nie mam jakiejś super kontry na nieumarłych w moich zaklęciach. Zabójcę demonów mamy. Z takiego jakiegoś super. Nie ma zabójcy na przykład nieumarłych, niestety. Ale mamy widmo. Mam widmo. Moich zbrojnych. Może ładnie posłużyć jako mięso armatnie. Czemu by niby by nie? Wąż nie ma jak dojść na bitwę, to jest kiepskie. Ale jakoś chcemy to obgarnąć. Na razie skarb się... Chociaż może skarb się nie mimo wszystko. Nie opłacił się ten skarb, ni cholera. Teraz tak. Ty tu czekasz. Ty... Jak tu zabijesz 3-4? Aha, ty... Aha, to jest oddział widmo, okej. Okay. Wiecie, czemu jest zabijesz 3-4, okej. To skołuj ich tutaj może, użyjąc mocniejszego ataku. Ciach! Mnie nawet się opłaciła, żeby było śmieszniej. 20, no już tam się mnie opłaciła. Wy okrąg do tyłu i czekacie. Okrąg do tyłu i czekacie. I zaczynamy na róg wroga. Na kanionior widzicie niestety, to nie jest zbyt przyjemne dla mnie, kurde bolek. O tak, widzicie te widma, to się bardzo wam opłaci, na pewno. No bijcie tak, bijcie te widma. Mądrale, kurde jedne, no. Ty się, Ziutosław, może...
Bigma dają nam czas niby, żeby trochę nam czasu dały, ale tak, misiek do ataku. Ciach! Bez kontrataku, co jest ciekawe, bo chyba skontratakował w tego zbrojnego mojego. Też się wystaw zbrojny. Ty... walnij! Opłaciła się miana na szczęście. Wąż dalej nie może atakować, tak głupotę robię straszną, no ale... kurde, bolek, no. Ty uciekaj z jego zasięgu. Nie wiem, czy będziesz poza zasięgiem, czy będziesz dalej w zasięgu? Dalej jesteś w zasięgu. To uciekaj cały czas, kanionier. Nie zależy mi na twojej stracie za bardzo. Szkatułka strzału. Ciągle nie mam nic takiego sensownego, żeby pomogło mnie. Widmowe się dalej jeszcze bardziej odsuń z tej miejsca. Mogę chyba kolejne widmo? Nie mogę kolejnego widma, ale mogę kamienną skórę na zbrojnych. Ciach! I teraz, kurde, wymiany będą opłacalne dla nich. To będą mi później turę, bo mam już inicjatywę, ale i tak będą mi dość szybko. Ciach! No i tam oberwały, ale co tam. Patrzcie na to lepiej. Pum! Oj, tam ci zbrojnie bywają ciągle. Są głupie, że te widma atakują. O! Patrzcie, 59 damage'a. A ty 153. O, jeszcze kryt szedł, ładnie. Ale wymiany jako tako wychodzą, nie tylko że mają przewagę i czerwę, mi się wydaje, nad nami. Ale nie jakościową. I to jest nasza przewaga natomiast. Dzigę! Ale mamy sporo szału, więc czemu by go nie wykorzystać, powiedzcie mi. Może akurat nie w ten sposób. Może bardziej... przydziemy lodową sferę. Dabum! Cyk, cyk! Putrz! Wąż, dzik! I dużo z krytykiem! Uuu, wężuś! Moje mniemanie a propos ciebie strasznie wzrasta. Wolverine do przodu. Tam uderz dla jaj nawet. Dobrze by uderzyć. O, ty zapomniałem, że to jest 105 aż stoi. Kurde, wolek. To głupio zrobiłem z tym Wolverine'em się wszając. O, jakiś lag był czy coś, bo nie wiem, moje jednostki się w ogóle nie poruszały przez chwilę. Wzmocnijmy obronę misiowi, żeby wymiana się bardziej opłaciła. Ciach! Ale na start zbroi się wymienia najpierw. 700 za 200 i to z krytykiem 200 było. Kula, przypieprz za 500. Ja pierdzielę, ta kula mocno już bije. Też przypieprz. To z krytykiem jeszcze, to... kula za 75. Nie, ta pieprzona kula ma obrony. 62. I 40 na fizyczne, no to... ciekawa sprawa, milordzie. On trudno znam, może coś ciekawego z niej wyskoczy. No, w tej szkieletów nic ciekawego, no, pomijmy ten fakt. Nawet salwy nie musisz używać, wiesz. Po prostu palnik i tyle. Bum. O nie, ten damage. Ty, stań tu i się broń. Ty, iść tutaj i się broń. Kula, moc! Ale przyszła ta kula mocno. I jeszcze użyjemy Demoklesa. Pach, patrzcie. Demacia! I to bolało. Tylko berwę, ale właśnie liczyłem, że w kule walną, żeby, kula, żeby więcej expo dostała Lina za to, że właśnie kula zadaje damage. Bo nie jestem pewien, czy to za same przyzwanie Lina dostaje expo, czy za to, że bije damage kula. To jest taka kwestia, tutaj chyba nie jestem za bardzo w stanie wyjaśnić. Samemu. Ponieważ nie mam po tego żadnych danych, nie mam pojęcia. To trzeba pewnie zobaczyć w jakichś poradnikach, to poradnika pewnie tego nie piszą. To trzeba po prostu by sprawdzić plika gry. Oj, nawet ciekawe trofeum widzę, jakieś dostaliśmy. Chyba jakiś hełm jest, jakiś pas. O, i poziom w górę! Jest! Nowa umiejętność. Przywołuje na pole bitwy mechanicznego strażnika, który ma zdolność atakowania i uzdrawiania. Gadżet! Dawać mi to. Patrzcie na to, gadżet. Przywołuje na tylko 7, tylko i wyłącznie 7 szału. Przywołuje na pole bitwy mechanicznego strażnika istotę, która atakuje jednostki wroga, uzdrawia jednostki sojusznicze, usuwa zaklęcia i zmienia ilość punktów akcji jednostek. Uzdrowienie 140, poziom między 100 a 300, usuwa negatywne zaklęcia, nie, pozytywne zaklęcia, nie. Z uwagi na niski poziom, zmniejsza ilość praw drugich jednostek, jeszcze nie, ale ma spory damage. No, dużo gorszy od kuli, no ale... No to jest support. Ale też uzdrawia. Nie jestem pewien, że w późniejszej fazie nie wskrzesza chyba, nie mam pojęcia, ale uzdrawia i to jest przydatne bardzo. Uzdrawia, zadaje damage, taki chodzący support. I co to jest za pierścień? 3 do intelektu! Nie mam za bardzo zachęcać tego wymienić niestety, a szkoda. A, on daje to 3 i jeszcze dodatkowe plus 3, jeżeli mamy drugi. O, ho, ho. Czy daje w sumie 6. No ale nie mam go sobie wymienić za bardzo. Za te 300 dowodzenia raczej mi się nie opłaci, nie? I tak, o, będzie po prostu jak będę coś jednostki, gdy będę go używał, nie? Bo daje mi to plus 3 do intelektu, no nie? A
A ten daje mi... Dla wojowniczek, a u mnie żadnych komet nie ma w armii, niestety. Szkoda. A ten plus 3 do intelektu i potem gdzie Apollo, nie? A ten po prostu jest przydatny, tylko jak mam maksimum jednostek, żebym mógł mieć więcej jednostek jednocześnie, nie? Ale poza ta walka i mogę 6 do intelektu, bo moje zaklęcia będą silniejsze. I właściwie chyba udało nam się już wszystkie krypty oczyścić. Teraz będzie tylko jeszcze krucyfiks odpalić w tych dwóch. I misja będzie zaliczona, więc zapiszmy grę quick save'em na szybki wypadek. Ogólnie tylko polega tych, co oglądają. Jak macie problemy ludziska właśnie z graniem, albo nawet nagrywaniem, albo nie nagrywacie w ogóle, to wam bardzo, ale to bardzo polecam program Game Buster. Game Buster 3. G-M-E-B-O-O-S-T-R 3. Dlaczego? W graniu, przy takiej Armie 2, czy tam jakichś Crysisach, to daje nieduży boost, naprawdę. Ja powiedzmy w Crysisie miałem tam 36 FPS-ów, po połączeniu tego miałem tam, nie wiem, 40-42. To jest niewielki bust. Opłaca się, ale niewielki. Ale jeżeli chodzi już o takie właśnie nagrywanie, to King's Bounty u mnie bez Game Mastera ma zazwyczaj około 15-20 FPS-ów. W wielkich krainach, a w bitwach i małych krainach ma 30. A tutaj ma non-stop 30 praktycznie. No to już muszę zapisywać grę, żeby się zmniejszyła liczba. Tylko dlatego, że dysk pracuje. Normalnie bez tego by się gra nie spowalniła. O, dziennik mi jest zaktualizowany, wszystkie krucyfiksy zostały oczyszczone. Możemy stąd spadać. Ha, ha, ha. Kolejna misja zaliczona. Tylko trzeba jeszcze ją oddać w tym odcinku. Ha! No i potem pewnie dorekrutuję sobie armię i wykonamy kolejną misję. Bo też jakaś krypta została nam do oczyszczenia na tym cmentarzu jeszcze. Właśnie na budynku moczach już za dużo roboty nie mamy. Znaleźć wszystkie krzyże, chciałem powiedzieć, krzyże. Tak udało mi się czyścić krypty, masz rację, formuła oczyszczenia pomocy pomogła. Doskonale, dziękuję, że przeciwiałeś mi nieocenioną pomoc, przynajmniej przez jakiś czas będę mógł odpocząć, a na świecie będzie mniej nieumarych niż kiedyś. Dziękuję, miło mi pomóc, do zobaczenia. Czekaj, czy ma jakiś nowy asortyment z uwagi na to, że mu pomogliśmy? Pewnie ma. Zobaczmy jaki. Może trofeum swojej walki? Nie, jednak nie ma niestety. Szkoda, jak sam jak wcześniej miał. Ale chciałem zapytać się, czy potrzebujesz jakiejś innej pomocy. Jestem zmęczony, tak bardzo zmęczony te 200 lat. Ostatniej walki. Nie widzę końca. Niemali wciąż wychodzą jakby z dziury bez dna. Teraz ty mi pomogłeś, ale co dalej? Czujesz, że za każdym razem, gdy wygrywam walkę, ciemność staje się coraz silniejsza. Proszę, abyś udał się do Orna Demiona w świątyni rycerzy. Nie bez powodu nazywana jej świątynią prawdy. Uczyłeś się tam. Zapytaj go, czy nie ma w swojej archiwach świątyni czegoś, co wskazałoby powód takiej siły magii nekromantów. Nagroda? Nekromanty. Nagroda, czy coś tam. Dobrze, udam się i porozmawiam z nim. Zobaczymy, co nam powiedzą. Niech poszuka w archiwach. Jestem pewien, że badano to zjawisko. Niedawno nawet kapłani prawdy próbowali uświęcić to miejsce, żeby pozbyć się klątwy. Zapytam, nie martw się. Zobaczymy, o co z tym chodzi. I właściwie tak wam powiem szczerze, że ludziska kończą nam już misję na moczarach. I prawda jest taka, że jak już skończymy misję na moczarach, to zostaną już wszystko misje w tym miejscu. Czyli no ogólnie misje w tych dwóch krainach, to są tam, wiecie, ta co jest tam, o tam kraina, ta co jest tam. Wyspy Wolności, będziemy musieli już iść walczyć z tymi wielkimi krasnoludzkimi armiami. Więc mały problem. No i przy okazji pierwszych od dawna widzimy z konnych i zbrojnych. Siema, ziutki. Dobra, na start możemy tak walnij mocno. Ty walnij jeszcze mocniej. A oczywiście równie mocno niestety. Ale wiadomo, niestety kanionier jest jednostką dystansową, na szczęście jest jednostką dystansową, przez takiego dużego damage'a nie robi, jak jednostki walczące w zwarciu, nie? Niestety koni są wkurzające, mają wielką inicjatywę. Ale może ich strolujemy mięsem armatni, nie wiem czy to się uda, ale spróbujemy. Mięso armatni, nie pojaw się. Cium. Mięso armatni z puszki. Mięso armatni instant, o. Ciekawe czy w biegu będziesz w stanie opasanie zrobić wymianę. Będziesz, czemu nie? Zrób opłacalną wymianę, why not? Ty widmo, pójdź jako mięso armatnie właściwie. O, i wcale takie mocne jarmy nie mają, jest całkiem liczebna, ale nie jest to jakaś taka, wiecie, taka, że o nie, co to jest, koniec świata, za 3 sekundy będzie, nie. Masja w ogóle te sprawy. Ultigarna was pada na głowę, dobra, gadżet, siema gadżet. Inspektor gadżet, może nie do końca, ale i tak to jest zajebista sprawa. Nasz gracz nad polem bitwy wisi i będzie robił szkody i leczył naszych. Chyba nic z tego co pamiętam nie ma kontroli żadnej, ale to taki już nieważny szczegół. O nie! Nie, głupi ul! Na szczęście widma walną, a nie w moje jednostki. Zaczynamy się gadać i walnie damage. Zaczynamy. Ciach, patrzcie! Boom! Dlatego właśnie lubię gadżet. Zacznijmy na małych, 5-5-6. Zaczynamy, czy gadżet kość uleczy i jeszcze będzie biodamage, to exp się zwiększy, czy nie? Czy gadżet to jest
On, ona, to jest bardziej ono. Dobra, cios. Bum, jaki deszcz ognia epicki. Taki pod kątem jeszcze taki fajny był. Dobra, kanionierzy w tych, bo są najbliżej. Cium, kiepkie, bum. To się jakąś szklankę normalnie walną. Dobra, wystrasz ich. Mięso armatnie, niech sobie dalej idzie. O nie, moje mięso armatnie obrywa. Moje mięso armatnie prawie wygrało wymianę. Co to miało być? To jest mięso armatnie, przypominam. To nie ma wygrywać wymian. To ma je przegrywać z Kretesem. Ulb będzie mnie potem wkurzał. Rozwal ulb krytykiem za 2000. Boom. Coś mi dostała expa, czy nie? Nie dostała. Czy chyba samo wyzwanie dostaje expa chyba. Chyba. Zacznijmy po bitwie jeszcze. Wąż, masz walność tą swoją umiejętnością? Nie za bardzo, więc się wycofaj z zasięgu ich jednostek. Kanionier, razem ze Selim, ciach. Potem czary i magia, ciach. Potem kanionier, ciach. I jeszcze ty, ciach. Się musieli wkurzyć, jestem tego pewien po prostu. Dobra. Mocniejsza, ale tak. Jestem ciekaw, jak gadżet będzie mocny, jeżeli go ulepszymy jakoś tak specjalnie już mocno. O, na taki dziwny lag był chwilowy, nie mam powiedzieć, to był jakiś dziwny lag. Bo im mogę ruszać myszką, ale jednostki na chwilę czasami stają, tak jakby bugowała się sztuczna inteligencja. Sztuczna inteligencja. Zbrojni chyba to nie dojdą, aż tam rycerze. Rycerze, przepraszam, zapomnijcie, są ci moi. Ci najsłabsi ludzie. Ty się tam broń, się wyleczysz. O, i gadżet! Boom! Headshot! A zresztą odleciał gadżet, on chyba jeden tur wytrzymuje, 3? Nie mam pojęcia, a daje 4 tury rozpocznienia, chyba 3 wytrzymuje chyba tylko gadżet niestety. Ale no sporo jak spadaje i jest no bardzo użyteczny, naprawdę, za 7 punktów szału zrobił gdzieś tak około 800 damage'a. To jest no bardzo dużo, chociaż no wiadomo, no, no czyli takie dobre to jest, no powiedzmy tak. Wiesz, najbardziej polubiłem, teraz chyba najbardziej właśnie u Liny, z tej umiejętności lubię rotową sferę i gadżet, a jeżeli chodzi o Zeroka, to mierzący miecz i chyba ta czwarta umiejętność też jest całkiem mięsna, chociaż nie pamiętam, nie. U Zeroka jest słaba, to u tego jest mocna czwarta umiejętność. U Zeroka najlepszy jest właśnie mierzący miecz ze wszystkich i podziemne ostrza, jeżeli walczymy o zamki. No, u Slima to wiadomo, krytyna widza, bo jest jeszcze ta tarcza gluta, czy jak ona się nazywa, i chmura, której nie lubię. W ogóle tak szczerze powiedział, że zauważyłem, że chyba chmury jeszcze nie miałem do wyboru nawet. Tarczek glota gdzieś tam miałem, ale chmury nie za bardzo. Dobra, bez gadania, przejdźmy do walki znowu. Zamroźmy ich, może nawet się uda. Boom! Nie udało się. Więc tak, my ich strolujemy. Poczekasz wąż. Wąż, doktor wąż. Będzie pełen damage? Nie będzie, to podejść bliżej, może ci się uda zrobić pełen damage. Uda ci się, więc dobrze jest. O, 2 do 4, to jest mi wszystko całkiem niemało. Z tym stunięcie. I wiesz teraz, panie, jak zbrojny, jak cię steruluje. My masz takie pojęcie, jak cię steruluje. Patrz. Albo nawet po co cię trolować, koniec walki. Boom, headshot! Quadra kill! Były jakieś straty? Były, ale no... No, no... Bitwa była opłacalna, powiedzmy tak. Nawet bardzo. A wiecie co, dziecka poza tym? Jeszcze to chyba jedna bitwa mu została, to może jeszcze ją rozegrajmy. Tak, została z cierniami, tylko ja mam... I mało szału, i mało many. Nie dużo podkinać się na szabu, bo to bez sensu. Więcej tą markę póki odpuszczę. Po prostu i tyle. Wiecie co? Póki co powiem zacznienia w kolejnym odcinku. Po kolejnym odcinku będziemy dokończyli pewnie misję. Z... A że nie, jeszcze pogadamy z Demionem. A przed kolejnym odcinkiem dorekrutuję sobie jednostki i będziemy szli w poszukiwaniu kolejnych misji, nie? Siema, Arion Demion. Witaj ponownie, Sidelisto Perez. Nasze drzwi zawsze stoją otworem przed ludźmi, którzy pragną oczyścić się z grechów lub szukają pomocy po boskiej natchnienia. W czym możemy ci pomóc? No nas pytanie, ojcze, chodzi o wściekłego paladyna. Więc poznałeś już wściekłego paladyna? Tak, poznałem go, gdy byłem na tym oczarach jakieś 20 odcinków temu. Pytał, czy istnieje jakiś sposób, by powstrzymać nieumarłych, którzy zalewają cały cmentarz. Cmentarz? Tak, to straszne miejsce, źródło zła i bardzo silny wybuch energii nekromantycznej. A ja myślałem, że bardziej miejsce pochówku zmarłych. Nieumarli świetnie się tam czują. Co dzień nowi powstają ze swoich grobów, więc co dokładnie wściekły paladyn chce wiedzieć? Słyszałem o nim. To wielki wojownik, który wziął za siebie ciężar niemożliwego zadania. Obiecał, że oczyści cmentarz z nieumarłych. Właśnie w tym rzecz. Od 200 lat zabijania umarłych, lecz wciąż nie widać końca tej walki. Jest już bardzo zmęczony. Pyta, czy nie znajdziecie w archiwach świątyni jakiegoś sposobu na to, by oczyścić wreszcie ten cmentarz. W archiwach powiadasz? No, niech pomyślę. Pamiętam, że jakieś 10 lat temu kapłani próbowali poświęcić ten cmentarz, bo oczyścić go ze zła. Potem kapłan wszedł spokojnie i wrócił po chwili, niosąc jakąś księgę. Ma
masz, zabierzmy tu wszystko, co wiemy o tym przeklętym miejscu. Są tu również zapiski tych, którzy uczestniczyli w ceremonii święcenia. Dziękuję za to, mu zniosę dokumenty. A tak poza tym mamy ciągle walki chyba u Ryszarda, nie? To już jakieś czytałem nawet. No, i to wszystkie! Ha! Co niedługo je wykonamy nawet, bo się bardzo opłacają, bo za nie są runy z te walki. Ale póki co jednak zaczynam w kolejnym odcinku. Dzięki wam za obejrzenie, ludziska. Póki co. Hej, Oza!